Dzień dobry, szanowni państwo. Podobało się wczorajsze zmartwychwstanie? Przestań uważać mnie za mądrzejszego, to przestaniesz mnie tak nie lubić. Spróbuję wam wytłumaczyć żart. Do tego filmu zainspirował mnie Jezus. Witajcie, Antymon Monestę Matię. Dziś film dla wszystkich, którzy stęsknili się za prawdziwym komentarzem. Krzysztof Gonciarz. Kojarzycie? Na bank kojarzycie. Nieważne ile siedzicie w internecie, gość był dosłownie od zawsze. Najpierw poznaliśmy go jako autora beszlogów i wybuchających beczek. Następnie było coś na pewno pomiędzy. Natomiast na szerszą skalę wypłynął jako mega ambitny twórca, który swoimi filmami wprowadził nową jakość, której mogliby nam zazdrościć na zachodzie. Ale jak to w życiu bywa, jak ci bardzo dobrze idzie, to musisz coś spieprzyć. Gonciarz szybko od wychwalonego twórcy stał się typem, którego obecnie większość z was kojarzy z Mama Kasiu Wróć, który swoją genezę ma w filmie o rozstaniu Krzysztofa z ówczesną dziewczyną. Następne materiały Gonciarza były coraz gorsze, aż do momentu Pandory, w którą niejako został wciągnięty. Sam osobiście na live przyznałem, że to Gonciarz wygrał potyczkę słowną z Darią i że to on w tym wszystkim może mieć rację. Opinia o Gonciarzu znów się zmieniła do tego stopnia, że zaczęli nazywać go gigaczadem, aż do momentu, aż wrócił do internetu. Może Gonciarz po prostu powinien zrobić tak jak Sylwek, to znaczy w momencie, gdy ludzie mówią o nim dobrze, odejść? Może Gonciarz po prostu powinien nie wracać i to jest jego największy problem. Po 4 miesiącach wrócił do internetu z filmem pod tytułem Moja spowiedź. Czy to wielki powrót Gonciarza? Jeśli widzisz tytuł tego odcinka, zakładam, że właśnie tak jest, to wiesz, że odpowiedź nie będzie twierdząca. Nie będziemy mogli pójść w tej relacji dalej, dopóki nie padną z moich ust pewne słowa. Słowa, których myślę brakowało w przestrzeni publicznej, w tej sytuacji, w wielu innych. Słowa, o których zapomnieliśmy. Mógłbym puścić wam teraz te 2,5 minuty, natomiast jako, że Krzysiek jest Krzysiek, jako, że uważa, że jest zabawny, przez 2,5 minuty mówi, że coś jest bardzo ważne do tego stopnia, że musi o tej ważności nam powiedzieć, że jest bardzo ważna. Aż przypomina mi się film Borboba, który nagrał parodię Boxdera. Chodzi tutaj o bardzo poważną sprawę. Sprawa jest na tyle poważna, że naprawdę z całego serca proszę was o pozostawienie łapki w górę, bowiem tak jak już wcześniej wspomniałem, chodzi o bardzo poważną sprawę. Sprawę niebywale ważną. Co powoduje, że musicie zostawić tutaj łapkę w górę, gdyż rzeczy ważne wymagają rozgłosu. Dlatego właśnie, tak jak wspomniałem na początku, dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem w celu poszerzenia jego zasięgu, gdyż chodzi tutaj o istotną sprawę. Dlatego zostawcie łapkę w górę. W sumie to o wiele fajniej i śmieszniej puścić wam sam film Borboba, ponieważ tutaj od razu z założenia mieliśmy do czynienia z parodią. Widzisz, Gonciarz, nawet tu nie potrafisz być oryginalny, Borbob zrobił to 7 lat temu. Po 2 minutach i 30 sekundach Krzysztof Gonciarz bierze pełny oddech i... To są moje słowa. Dla was. Cisie. Zabawny Gonciarz, bo wiecie, on 2,5 minuty mówił, ludzie słuchali, dalej będzie tylko gorzej. Zmartwychwstanie. Film oczywiście dla was skomentuję, natomiast spodobał mi się najbardziej łapkowany komentarz. Już wiem, jak się czuje mój pies, gdy coś do niego mówię. Dzień dobry, szanowni państwo. Podobało się wczorajsze Zmartwychwstanie? Nie. Bez oglądania tego dzieła mogę z przekonaniem stwierdzić, że jednym z największych pajaców, jakich widział internet. I to jest genialne, bo ten koleś rozkminił, o co chodzi, nie? Jestem jednym z najlepszych pajaców, jakich widział internet. Jednym z największych pajaców. Nawet przeczytać czegoś nie potrafisz dobrze. Serio, jest ogromna różnica między największym a najlepszym. Słysząc najlepszy, mam w głowie Stańczyka. Słysząc największy, mam w głowie ciebie. Dalej uważasz, że ty jesteś mądrzejszy od wszystkich, że przeżyłeś więcej, że my nie rozumiemy i możesz na wszystkich patrzeć z góry? Odpisałem już szczerze. Różowy Budda przemawia. To nie ja czuję się mądrzejszy, to ty czujesz się głupszy. Nie, ale faktycznie oglądając Krzyśka możemy zgłupieć. To jest dosłownie jeden z najgorszych typów człowieka. Jak powie coś głupiego, a ty się zaśmiejesz, to on powie, że jesteś głupi, ponieważ się zaśmiałeś, ponieważ chodziło mu o coś zupełnie innego. Natomiast jak powiesz, że się nie śmiejesz, że to jest nieśmieszne albo wyśmiejesz jego, to on powie, że nie zrozumiałeś. Pięść się sama zaciska, a to dopiero pierwsza minuta. Przestań uważać mnie za mądrzejszego, to przestaniesz mnie tak nie lubić. Krzysiek, to ja może powiem tak wprost, żebyś zrozumiał. Dosłownie nikt nie uważa cię za mądrzejszego. Oglądamy różne filmy na tym samym ekranie. Ja mówię jedną rzecz, a wy rozumiecie 500 różnych rzeczy z tej jednej rzeczy, które... Moje słowa przestają być moje w momencie, kiedy trafiają na wasze traumy z dzieciństwa. Aha, czyli jak uważam, że Krzysiek jest spierdoksem, to tak naprawdę nim nie jest, tylko to kwestia tego, że jak chodziłem do podstawówki, to zazdrościłem kumplowi, że śniadanie miał szynkę w bułce, a ja miałem szynkę w chlebie. Głębokie, Gonciarz. Będę musiał pogadać o tym z terapeutą. Jesteś śmieszniejszy niż ci się wydaje, ale nie w taki sposób, jaki byś sobie tego życzył. Może być twój! Ty ewidentnie słyszysz coś innego niż ja mówię, ale to nie ma znaczenia. Czuję, że zastanawialiśmy się wszyscy nad tym w 2016 roku, nie? Jak to jest możliwe, że
Donald Trump w ogóle ma połowę poparcia w Stanach Zjednoczonych. Jak ktoś nie potrafi odpowiedzieć wprost, tylko szuka jakichś wyszukanych metafor, żeby zabrzmieć mądrze, to wiecie co robimy? Skipujemy. A ci uważają, że to jakby, jak to jest w ogóle możliwe, nie? I okazuje się, że tak działa rzeczywistość po prostu, nie? To teraz mówię do tych z was, może to jest jedna osoba na 100, może 5, może 50, nie? Która dokładnie wie, o czym ja mówię i trochę ściska ją ze śmiechu na to wszystko. I tak jak ja, rozglądasz się, patrzysz, co ludzie mówią, myślą i myślisz sobie, ja p***e, co tutaj się dzieje? Widzicie? Tak się właśnie kończy, jak nie posłuchacie mojej rady i nie skipniecie. Spróbuję wam wytłumaczyć żart. Dobra, to teraz cała masa, jaką jesteśmy. Nie, sorry, nawet na potrzeby filmu nie będę udawał, że choć odrobinę przytakuję gąciarzowi. Teraz cała ciemna masa, za którą Krzysiek nas uważa, zrozumiemy żart, który teraz nam wytłumaczy. Tam jest drugie dno, które jest bardzo dla mnie osobiście ważne. Przede wszystkim to jest zajebista prawda, nie? Na obu płaszczyznach, na których można to... To jest wszystko prawda. Zajebiście, nic nie rozumiem. Do tego filmu zainspirował mnie Jezus. To obejrzenie tego filmu najprawdopodobniej zmusi mnie szatan. Za nie wiem za jakie grzechy. Kiedyś, jak już to wszystko się tak poukładało, już jakby wychodziłem po drugiej stronie tego tunelu, nie? Przyszła do mnie taka myśl, z której wyrosło drzewo do tej pory. I ta myśl... To było, że jak Jezus powrócił z martwych wstany, to nie udawał, że nic się nie stało. Rozumiecie, o czym mówię? Na psychologicznej płaszczyźnie? A, na psychologicznej. No to wybaczcie, ja teraz niestety już nic nie będę rozumiał. Natomiast mam szczerą nadzieję, że wśród komentarzy znajdzie się ktoś, kto jest po psychologii, żeby wytłumaczył mi, o co chodzi temu odklejusowi. Nie było tak, że Jezus powrócił. It's okay. Chcecie zrobić jeszcze jedną wieczerzę? No, zaproście Juda. Nie, nie mam z tym problemu, żeby Judasz wpadł. Nie wierzę, że się zmienił. Co nie? Jak będziesz tak robić, to wylądujesz w tym samym miejscu kolejny raz. Gąciarz, ty dosłownie wylądowałeś po raz drugi w tym samym miejscu. Los z niewiadomych przyczyn dał ci dwie szanse, a ty po raz drugi właśnie w tym momencie ją spieprzasz i słysząc ten podkład w tle, myślę, że koncertowo. Jak przełożymy to sobie na taki pragmatyczny, codzienny aspekt rzeczywistości, życia w związkach i tak dalej, pierdol... Nie można udawać, że nic się nie stało, nie? Jak Jezus powrócił, to przekładając to na taki język naszej codzienności... W przeciągu 30 sekund naliczyłem trzy języki. Psychologiczny, pragmatyczny i codzienny. Bardzo fajnie, że gąciarz chce przekazać wszystkie swoje prawdy we wszystkich możliwych językach, zanim przejdzie do języku odwykowego. Bardzo ciekawe, jak od tej strony się o tym pomyśli. Takie... I dla ludzi, że tak myślisz, bo ludzie nie lubią, żebyś patrzył na świat od tej strony. To jest chyba jakiś problem starszych twórców. Mają swój pik, a później wszyscy zaczynają gadać jak Robert Pasu. Wiecie, komu nie pozwolono patrzeć na świat od tej strony, jak Jezus? Jezusowi. A tu właśnie okazuje się, że w życiu czasem jesteś Jezusem. Czasem jesteś ręką, która wbija gwoździe. Czasem jesteś Poncjuszem Piłatem, jak Sylwester Warding. Sylwek zazdroszy ci tej ucieczki do lasu. Przyjdziesz do ludzi, którzy o***li ci jakiś szajs i powiesz, wybaczam wam. Kim ty jesteś w ogóle? Nie? Taki, wiecie, szczękościsk od bycia k***ą. Dajcie, że gość myśli, że jest zabawny do tego stopnia, że sam śmieje się ze swoich żartów? I to nawet nie w zwykły sposób. Po tym westchnięciu wręcz widać, że gąciarz w tym przeciążonym mózgu myśli sobie, ale im powiedziałem. Ktoś zrobił ci straszną rzecz i on do ciebie przychodzi i mówi, wybaczam ci, w taki egzaltowany spiritual bypass sposób, nie? No i wtedy ty masz szczękościsk od bycia k***ą. No bo okazuje się, że czasem każdy jest kurwa. Ja wiem, kto nią teraz jest, a wy wiecie? Słuchajcie, patrzcie, linczują ladacznicę na Instagramie i podchodzi jakiś ziomek, mówi, nie macie nic lepszego do roboty, tacy nagle wszyscy święci jesteście? No i oczywiście, umieranie za grzechy innych ludzi. Przekładając na język współczesnej psychologii. O, wracamy do psychologii. Bycie obwinianym za problemy innych ludzi. I to jest cały czas w kółko ta sama historia. W myśl buddyzmu Jezus był Buddą. Dobra, mamy czwarty język, coraz bliżej języka choroszczy. Tym kolesią od samochodu. Wszyscy jesteśmy jak reakcja termojądrowa. Jesteśmy jak związki chemiczne, które się obijają o siebie. Ja bym chętnie się odbił. Albo obiłbym ciebie. Na FMA na przykład. Jeśli wszyscy mielibyśmy umrzeć za 10 sekund, to co by zrobił? Cieszyłbym się, a ponieważ nie zdążyłbym do końca obejrzeć tego odcinka, którego zostało jeszcze 28 sekund. Więc jak wrócisz z martwych, to nie udawaj, że nic się nie stało.
Ja nie wiem, czy on stara się w tym momencie być groźny, czy pokazuje, jak bardzo jest niepoczytalny, czy po tym wszystkim po prostu poszedł płakać. Niestety albo stety, nie mówię w jego języku, więc przejdźmy do kolejnego filmu, który spieprzy nam dzień. Dalsze życie Krzysztofa Gonciarza. I tutaj również mamy piękny komentarz. Teraz się czuję, jakbym oglądał vlogi pana Kleksa na MFT. Moim największym performancem życiowym jest to, że jeszcze żyję. To brzmi jak żart, ale nie jest nim do końca, nie? To jest najlepszy numer, jaki mi się udało odwinąć, że to przeżyłem. I zamierzam to przebić. Ja byłem w takiej komorze ciśnieniowej, że można było albo się zapaść, zasklepić w tym, albo przeistoczyć się w jakiś diament, nie? Zgadnijcie, co wybrał Krzysztof Gonciarz. Już wiem, jak się czuje mój pies, jak coś mówię do niego. Ten komentarz ma 87 lajków. A ja nie rozumiem, o co w nim chodzi. Dosłownie przed chwilą słuchaliśmy, jak Krzysztof Gonciarz przez 3 minuty stara się wytłumaczyć swój żart na różne języki, a nie rozumie tego najprostszego, ludzkiego. Dziękuję ci za to, dziękuję ci, bo jestem szczerze skonsternowany, czy... Nie wiem, czy to jest jakby... Czy to są propsy, czy krytyka w moją stronę? Krytyka. Także well done. Słuchając tego, co mówisz, to ty już dawno nie jesteś well done. Brzmisz dosłownie, jakbyś już był zjarany. Masz w sobie ogień, jako osoba, masz w sobie płomyczek. Właśnie zdałem sobie sprawę, że Krzysztof Gonciarz połączył w sobie dwie skrajnie od siebie odklejone osoby, stworzył coś mega wkurwiego. Sohajo i Pasut w jednym. Masz w sobie ten płomień i on w pewnym momencie zostaje zredukowany do takiej ostatniej iskierki. Gonciarz, kompletnie nie interesuje mnie, co bierzesz, ani co palisz, natomiast jak najszybciej zgasz tą iskierkę, żeby nie zjarała twojego mózgu do końca. To jest bliskie śmierci. Ja jestem bliski śmierci, dosłownie teraz. Jestem jak ten pies z memów. O Jezu. Jestem jak ten pies. Jesteś jak pies, dosłownie. Nie za bardzo robi na tobie wrażenie, że masz parę set, czy parę tysięcy łapek w dół pod filmem, nie? To jest jakby... Okej. Okay. Żyjemy sobie w tej bańce influencerskiej w taki sposób, że ja miewałem w życiu 500 komentarzy pozytywnych i 10 takich, wiecie, takich mrocznych szpil w serce. I przejmowałem się tamtym. A teraz wiecie, jak się czuję? Teraz mam 100 komentarzy negatywnych i 5 pozytywnych i myślę sobie, wow, ale zajebiście. Gonciarz jest tyle w internecie, a zapomniał o jednej podstawowej zasadzie. Jeśli się czymś nie przejmujesz, to nie mówisz o tym. Jeśli się czymś przejmujesz, to nagrywasz taki film. Narcyzm. Ja wolę, wiecie co, zamiast słowa narcyzm, używajmy słowa zje... Dobra, przekonałeś. Budda kiedyś powiedział. Hehe, ten od samochodów? Jest taka polska mantra. Kto się nazywa, ten sam się nazywa. Do nieumiejętności czytania dochodzą również dziury w głowie. Ciekawe, dlaczego? Moje podejście obecne do życia jest takie, że trzeba reprezentować honor, odwagę, męstwo, a cała reszta to jest wtedy sticks and stones. Prędzej weed and stoned. Niech ludzie, którzy cię kochają i lubią i rozumieją i ty ich kochasz, niech oni będą z ciebie dumni, a niech ludzie, którzy cię nie rozumieją, albo nawet niech ludzie, którzy cię nienawidzą, niech oni też mają dobrą zabawę. Nie, tylko z czegoś kompletnie innego. Dobrze się bawicie? Ja na przykład pomijam jego wstawki muzyczne i mimo, że ten film trwa 2 razy dłużej niż ten poprzedni, to ogląda mi się go szybciej, więc bawię się całkiem okej. Wiecie, każda platforma społecznościowa teraz to jest, jakby trzeba zmierzyć sobie temperaturę osobno. I na Instagramie jest okej. Na Instagramie czuję, że to najbardziej jestem ja z tych wszystkich platform, co jestem ja na Instagramie. Na TikToku jest jakby chaos, ja jestem za stary na TikToka, więc tam to jest, traktuję to wszystko przez palce. Tutaj na YouTubie to jest kurde, complicated, nie? Więc jeśli chcecie partycypować w tym, to zostawcie też te pozytywne komentarze, bardzo was proszę. Zaraz, zaraz, mamy zostawić pozytywne komentarze? Przecież przed chwilą słyszeliśmy o tym, że się kompletnie im nie przejmujesz, no chyba, że nas kłamiesz. Ja w ogóle czytam prawie wszystko to, co ludzie do mnie piszą. I takie są właśnie tego rezultaty. Jedną rzecz muszę powiedzieć, bo widzę, że jest spory confusion na ten temat. Więc powiem to wprost. Ja naprawdę nikogo nie zamierzam do niczego przekonywać. Poza tym, żeby zostawić kilka pozytywnych komentarzy. Krzysiek, jak bardzo bym chciał, tak naprawdę nie potrafię nic pozytywnego napisać a propos twoich filmów. Ja powiedziałbym, że akceptuję was. Boże, jak cudownie, że to nie musi działać z wzajemnością. Q&A z widzami. Czego się nauczyłem? I żeby tradycji stało się zadość, epizod ma nie trwa. Odliczanie do epizodu d***nego, czas zacząć. Fałszywy prorok to jest bardzo duże słowo, jak na to, co ja robię. Ale okej. Okay. Zostańmy przy tym. Historia zna wiele przypadków ludzi, którzy stawali na środku placu miejskiego i powiedzieli: ej, my wszyscy jesteśmy trochę p***ni, a cała reszta ludzi
spojrzała na nich, powiedziała: chyba ty. Historia lubi się powtarzać. Droga do non-dualizmu, jednostajnej, jednorodnej materii rzeczywistości, yin-yang. Droga do tego wiedzie przez opanowanie energii przeciwnej do tej, która jest dla nas naturalna. Gonciarz odblokował wspomnienie. Dolenie na maturze ustnej. Gadałem, żeby gadać, natomiast ja dostałem piątkę, a ty najprawdopodobniej piątkę będziesz sobie ogarniał na wieczór, żeby absolutnie nie przejmować się czytanymi komentarzami. Często mówisz, że są ludzie, którzy dobro mylą ze słabością. Nie? Wciągasz do kogoś rękę, a ktoś po prostu... Nie? To jest taka scena w filmie superbohaterskim, gdzie superbohater jakby podaje rękę superłotrowi. Silne pobudzenie psychomotoryczne, brak łaknienia, rozszerzenie źrenic, przyspieszona akcja serca, szybki oddech, bezsenność, zmiana nastroju, wielomówność, drżenie kończyn, wymioty, wysypka, halucynacje, podwyższone ciśnienie krwi, zwiększone wydalanie moczu, jadło, wstręt, suchość w ustach, uszkodzenie szkliwa zębów. Nie, nie, nie przeszkadzajcie sobie, ja tylko czytam o pewnych skutkach. Tego nie ma jak powiedzieć po polsku, więc powiem to po angielsku. I am the realest mother out there. Okej? Okay? Jeszcze tego nie widzicie? Ale zobaczycie. To już robienie z siebie bohaterskiego męczennika, czy jeszcze nie? Gonciarz obecnie nagrywa daily, więc w momencie, gdy wstawię ten film, zapewne już doczekamy tego momentu. Tym wszystkim nie chodzi o to, żeby przetrwać burzę. Tylko żeby się nauczyć tańczyć w deszczu. Oglądając film Gonciarza, ja zmuszony jestem tańczyć z wilkami, które tworzą między sobą batalię. Jednego zaraz po pi***i, a drugiego zaraz poje. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które zobaczyły ten film wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Seletshop, a tu macie replikę smakoszy. Pamiętajcie, co złego dnia, trzymajcie, cześci, bye. Jak dobrze nagrać komentarze.